Witajcie, ja jestem Szymon i ze mną dowiecie się wszystkiego, co tylko chcecie wiedzieć na temat Świadków Jehowy. Przez większą część życia należałem do tej wspólnoty, jednak dobrowolnie zdecydowałem się z niej odejść. Tutaj usłyszysz to, o czym sami świadkowie woleliby nigdy nie mówić. Jeśli tematy, które poruszam, uznajesz za interesujące, możesz zostać moim patronem. Więcej dowiesz się, wchodząc na stronę patronite.pl/Szymon Mówi. Zapraszam do słuchania. Witajcie, moi kochani. Dzisiejszy odcinek będzie miał charakter lekko wspominkowy, ponieważ porozmawiamy sobie o starych, dobrych czasach, mianowicie o ośrodkach pionierskich. Jeżeli ktoś urodził się mniej więcej w latach 80., 90., tak jak ja, i wychowywał się w rodzinie Świadków Jehowy, to wie doskonale, czym takie ośrodki były. Więc dzisiaj opowiem Wam o nich, o tym, co się robiło na takich ośrodkach, jakie były miłe strony tych ośrodków, ale też te gorsze. No i na koniec podzielę się z Wami moimi doświadczeniami z takich ośrodków pionierskich, na których ja byłem. Na pewno będzie to dla Was ciekawe, więc jeżeli pierwszy raz spotykacie się z tym określeniem, to możecie wysłuchać, czym te ośrodki były. A osobom, które swoją wczesną młodość spędzały właśnie na takich ośrodkach, to też na pewno będzie miło posłuchać trochę o tym i powspominać te stare, dobre czasy. Więc jeśli ten wstęp Cię zainteresował, drogi słuchaczu, nie krępuj się, żeby dać subskrypcję, żeby już nigdy nie ominęły Cię interesujące tematy na moim kanale. Więc jeśli już to zrobiłeś, to przechodzimy do tematu. Przeglądając literaturę Towarzystwa Strażnica, tak naprawdę niewiele można się dowiedzieć o ośrodkach pionierskich, ponieważ jest to fenomen, który był popularny szczególnie w Polsce, taka nasza lokalna tradycja. I podejrzewam, że ośrodki pionierskie odbywały się jeszcze w takich krajach jak Rosja czy Ukraina, bardziej w tych słowiańskich stronach. Ale w publikacjach można przeczytać, że takie wydarzenia działy się głównie w Polsce. O co chodzi z tymi ośrodkami? Dla osób, które nie znają tego określenia. Można to przyrównać do takiego miksu pielgrzymki i kolonii letnich. Wyglądało to tak, że kilkanaście osób, zazwyczaj to było tak maks do 20 osób, które były oczywiście Świadkami Jehowy, wyjeżdżały na 2 tygodnie do innego zboru, żeby tam głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, czyli po prostu chodzić po domach. Czyli to, no to tak samo jak to robili na swoim terenie, na terenie swojego zboru, tak samo szli do ludzi w nowym miejscu, zazwyczaj na wioskach, żeby w jakichś tam odległych regionach Polski, zazwyczaj to było gdzieś na wschodzie albo na południu, przez te 2 tygodnie pomagać lokalnemu zborowi opracowywać teren, dotrzeć do większej liczby zborów. I ludzie rzeczywiście brali sobie urlopy, 2 tygodnie, brali dzieci, które zazwyczaj wtedy miały wolne od szkoły i jechali do takich miejsc. A było to spowodowane tym, że zbór był zborowi nierówny i nadal pewnie jest. W jednym zborze najczęściej, tak jak to było w dużych miastach, głosicieli było bardzo dużo, wręcz czasami nie było co robić na terenie, było za dużo ludzi do głoszenia. Trzeba było wymyślać, pisać listy, dzwonić, opracowywać tereny w żółwim tempie. A z drugiej strony istniały i pewnie do dzisiaj istnieją takie zbory w Polsce, gdzie głosicieli było znacznie mniej i było ciężko docierać do każdego domu chociaż raz w roku. I dlatego zbór prosił o pomoc takie inne zbory i to była taka umowa z obopólną korzyścią, no bo z jednej strony ci ludzie, którzy na co dzień błąkali się po tych blokowiskach, mogli sobie odetchnąć wiejskim powietrzem i mieć wreszcie jakieś rozmowy, wyciągnąć Biblię i chociaż trochę porozmawiać, no bo zazwyczaj osoby na takich terenach miejskich no nie chciały rozmawiać, a na tych terenach rzadziej opracowywanych to byli bardziej skłonni do rozmów, ciekawi, co też my mieliśmy im do przekazania. No a taki zbór z drugiej strony z potrzebami mógł sobie z tego korzystać, chociażby w statystykach dodać, że udało się opracować ten teren chociaż raz w roku. Ale kto mógł jechać na taki ośrodek? Bo okazywało się, że nie każdy. Zazwyczaj musiały być to osoby, które określa się mianem silne duchowo. I to mógł być na przykład albo starszy, albo sługa pomocniczy, albo pionier, pionierka,
no ewentualnie ich rodziny, zazwyczaj dzieci. I dbano też o to, żeby średnia wieku nie była zbyt niska, żeby było kilka osób młodszych, kilka w średnim wieku, żeby było porówno braci i sióstr, żeby było też komu przeprowadzać zbiórki do służby, bo wiadomo, że takie rzeczy to tylko mogli robić bracia. A zbiórki to takie spotkania organizacyjne przed wyruszeniem na głoszenie. No i też wymóg był taki, że każdy musiał być pionierem pomocniczym, czyli wypełniać taki wniosek, że się zobowiązuje do spędzenia w służbie 50 godzin w danym miesiącu, czyli w tym miesiącu, kiedy był taki ośrodek organizowany. To zazwyczaj nie było zbyt trudne, bo przez te 2 tygodnie robiło się zazwyczaj dziennie po te 5 godzin na terenie, więc udawało się te 50 godzin ogarnąć nawet z nawiązką. I największa popularność takich ośrodków przypada chyba na lata 90., wtedy, kiedy ten wzrost w Polsce był największy, wtedy dużo ludzi chciało słuchać świadków, byli zaciekawieni, dużo osób zgadzało się na studia biblijne i można powiedzieć, że w pewnym momencie parę lat temu ukrócono takie ośrodki. I nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało wcześniej, ale chyba było to tak, że dotychczas jakiś zbór mógł się dogadać z drugim zborem, który taką potrzebę zorganizowania ośrodka ogłaszał i nie trzeba było tego robić za pośrednictwem biura oddziału, albo wystarczało, że takie biuro oddziału się poinformowało. Znowu dla osób, które nie wiedzą, biuro oddziału to takie główne biuro dowodzenia świadków Jehowy w Polsce. I rzeczywiście ponoć to było znacznie prostsze, a te kilka lat temu to było tak już, że to biuro oddziału musiało wziąć te ośrodki pod swoją opiekę i to oni decydowali, kto może pojechać na taki ośrodek i nie było ponoć tak łatwo już się na taki ośrodek dostać. A było to spowodowane tym, że podobno ośrodki organizowały zbory, które takich dużych potrzeb wcale nie miały. Z drugiej strony okazywało się, że na takich ośrodkach bywały osoby słabe duchowo, działy się różne złe rzeczy. I powiem tak, ponoć no nadal są takie ośrodki organizowane, to znaczy, no wiadomo, że nie teraz, nie w roku 2020 i 2021, bo taka konwencjonalna działalność została rok temu wstrzymana, ale tak naprawdę nikt nie widział takiego ośrodka. Taki jednorożec, wiecie, niby istnieje, ale nikt go nie udokumentował. I ja myślę, że tak naprawdę to tych ośrodków już nie ma. Też w międzyczasie bardzo mocno rozwinęły się kursy usługiwania i do zborów z potrzebami wysyła się osoby właśnie po takim kursie, czyli takie osoby, które są chętne działać w większym zakresie. I te zbory z większymi potrzebami trochę zniknęły. Udało się trochę tą lukę wypełnić. I trochę szkoda, bo dla tych dzieciaków z dużych miast to była fajna frajda wyrwać się na 2 tygodnie na wieś z tych blokowisk swoich, na świeże powietrze, poznać też nowych ludzi, bo zazwyczaj na takie ośrodki przyjeżdżały osoby z różnych zborów. A teraz to jest lipa, bo nie ma czegoś takiego. I jak chcesz gdzieś jechać się zintegrować, no to tylko po kursie usługiwania, więc słabo. Ale przejdźmy do tego, jak to wyglądało może bardziej od strony praktycznej. Zazwyczaj takie ośrodki organizowano w miesiącach letnich, bo prawie zawsze, no po pierwsze spało się w namiotach u kogoś na działce, na polu, u jakichś braci na wsi, zazwyczaj na gospodarstwie. I z tego co wiem, zdarzały się ośrodki zimowe podczas sfer zimowych. Było ich bardzo mało i wyglądało to zupełnie inaczej, bo zazwyczaj ktoś udostępniał mieszkanie w mieście i się głosiło w mieście. Ale zdecydowana większość ośrodków odbywała się latem w tych namiotach, a po drugie zazwyczaj docierało się na tereny rowerami i robiło się tymi rowerami po 50, po 60 km dziennie, więc no super, połączenie aktywności fizycznej z pomocą ludziom, no bo my przecież wszyscy wierzyliśmy wtedy, że tym ludziom ratujemy życie. No więc dalej jak to wyglądało, pierwszego dnia wszyscy pakowali się na te 2 tygodnie, wyruszali na miejsce docelowe samochodami, trzeba było spakować naprawdę absolutnie wszystko, żeby przez te 2 tygodnie przeżyć. Niektórzy robili sobie pranie podczas takich ośrodków, ale ja miałem na przykład na te 14 dni 14 koszul na każdy dzień, żeby mieć czystą jedną koszulę codziennie. Dzięki mamo. Pierwszy dzień polegał zazwyczaj na rozbiciu namiotu i na zapoznaniu się z ludźmi, taki dzień organizacyjny, ale już od następnego dnia no to trzeba było wyruszać od samego rana na te 5 godzin do służby i rano było śniadanie, które przygotowywaliśmy sobie sami, potem była zbiórka, wyruszenie do służby
Aha, no i chciałem zaznaczyć, że warunki na takich ośrodkach były naprawdę polowe i zazwyczaj mieliśmy do dyspozycji letnią kuchnię, w której przyrządzaliśmy posiłki. Były takie dyżury, że cały ośrodek szedł do służby, ale dwie wyznaczone wcześniej osoby zostawały i robiły obiad dla całej reszty i każdy taką służbę musiał odbębnić, czyli każda osoba z takiego ośrodka musiała być taki jeden dzień, zostawać i robić te posiłki. I fajnie się naprawdę obierało ziemniaki dla 20 osób. Naprawdę super szkoła życia, dobrze to wspominam. Trochę jak w wojsku. I mieliśmy też jedną łazienkę zazwyczaj na te 20 osób, więc możecie sobie wyobrazić, że przed tą łazienką to non-stop były kolejki. Można było się tam tylko szybko wykąpać, no i następny. I na jednym ośrodku nawet nie mieliśmy łazienki, tylko brało się wodę z takiego gara, w którym była grzałka, i szło się do takiej prowizorycznej kabiny na dworze i tam się kąpało w misce. A to był akurat taki ośrodek, na którym było pioruńsko zimno. Nocami temperatura potrafiła zejść do 1 stopnia na plusie. W dzień padało non-stop, było może 15-16 stopni. Były wtedy takie kapryśne lata, więc no niby fajnie, bo survival, szkoła przetrwania, ale po tygodniu morale spadało do zera i każdy miał już dość takiej pogody. Trochę przyznam, że miałem pecha z tymi ośrodkami, bo byłem na trzech i tylko na ostatnim pogoda była taka znośna, wiecie, że było te 20 parę stopni i było w miarę sucho. Ale nie patrząc na przeciwności losu, było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo na 2 tygodnie byliśmy zamknięci na małej przestrzeni w kilkanaście osób, no i wiadomo, że zaczynały się pojawiać konflikty. Zazwyczaj były to konflikty o łazienkę, no bo jakaś siostra za długo siedziała tam i się pindrzyła. Zawsze były jakieś kwasy, ale każdy to rozumiał, bo każdy oczywiście miał inny charakter, inne przyzwyczajenia, a tutaj w takich wyjątkowych warunkach staraliśmy się być dla siebie wyrozumiali. Ale pojawiały się też małe romanse na przykład, bo dużo osób jeździło na takie ośrodki, by poznać drugą połówkę, więc aż wrzało nieraz od hormonów, no bo na przykład dwie siostry pokłóciły się o jakiegoś chłopaka, z którym chciały być. Ja znałem przykład siostry, która była już zaręczona, ale pojechała sama na taki ośrodek i się zakochała w innym bracie i miała dylemat, co teraz zrobić, czy zerwać te zaręczyny, iść za głosem serca, czy też no, zostawić ten pierścionek na palcu i zapoznać się z głosem rozsądku. Ponoć na niektórych ośrodkach zdarzały się ciąże, bo kogoś tam poniosło za namiotami. Albo w budynkach gospodarczych. Znam też przypadek szczęśliwego małżeństwa, które narodziło się na ośrodku, bo siostra przyjechała i się zapoznała z synem gospodarza i zaiskrzyło i do dzisiaj są razem szczęśliwi. No piękne historie i też dramaty nieraz. Oglądało się to jak jakiś serial, telenowele. I czasami tworzyły się też takie kliki, które były przeciwko sobie, jakieś grupy wzajemnej adoracji. No po prostu socjolodzy mieliby co badać, zupełnie jakby się trafiło do jakiegoś pierwotnego plemienia, które jakoś tam starało się funkcjonować. Ale działy się też zabawne rzeczy, bo robiliśmy sobie psikusy, na przykład soliliśmy komuś kawę, komuś nie wychodził obiad i wszyscy musieli jeść i udawać, że smakuje. Komuś się rozpruły spodnie w kroku, gdy wsiadał na rower. A nie, czekajcie, no to ja byłem tą osobą. Wieczorami sobie graliśmy w mafię, w jakieś inne gry karciane, albo czasami robiło się tańce. Super sprawa. Przede wszystkim na pierwszym ośrodku była taka fajna atmosfera, na którym byłem, bo potem to już się psuło, było dużo takich kwasów. No i takim jednym przypadkiem to chciałbym się z wami podzielić o starszym tyranie, bo inaczej nie jestem w stanie go nazwać. To był naprawdę tyran. Byłem na ośrodku, który prowadziło dwóch starszych, jeden z mojego zboru, drugi z innego. No i właśnie z tym drugim gościem miałem problem, bo okazało się, że uwielbiał dręczyć on ludzi. I jedna pionierka się przez niego popłakała, musiała brać tabletki uspokajające, naprawdę. Ja też miałem z nim pewną spinę, bo okazało się, że w dniu zebrania, a należy pamiętać, że oprócz służby to mieliśmy cały czas inne obowiązki duchowe, czyli czytanie Biblii, przygotowywanie się do tych zebrań, jeżdżenie na te zebrania. No i w takim dniu zebrania idę sobie z miską i szamponem do łazienki, żeby się wykąpać, żeby wiadomo być czystym i świeżutkim na wieczór. No i podlatuje do mnie jeden starszy z rykiem,
I zaczyna się wydzierać, co ja robię, bo przecież miałem być gotowy na 16, bo ponoć była jakaś lista, że ja miałem jechać przed zebraniem z nim autem na zakupy dla ośrodka, a ja tu w proszku i nie gotowy. No i z tym, że wiecie, ja o żadnej liście nie wiedziałem, do mnie takie wieści nie dotarły, no bo gdybym wiedział, że mam być gotowy wcześniej, no to bez problemu bym się przygotował. No i ten starszy w tej swojej furii wykrzyczał, że za karę ja zostaję w ośrodku i robię dla wszystkich kolację. Rozumiecie? Za karę miałem nie iść na zebranie, tylko zostać na miejscu i robić żarcie. Z tym, że dla mnie no to już nie była żadna kara, bo ja jestem osobą introwertyczną i po prostu cudowne dla mnie było to, że wszyscy pojechali. I ja zostałem na kilka godzin zupełnie sam, nie musiałem się do nikogo odzywać, nikt do mnie nie zagadywał, w spokoju robiłem sobie dla tych wszystkich ludzi kanapki, no po prostu rewelacja, dla mnie to było takie odetchnięcie. Oczywiście foch na tego starszego pozostał do końca już i do końca ośrodka odzywałem się do niego z taką rezerwą. Nie pozdrawiam w każdym bądź razie. No i jeszcze jedna rzecz, czy na takim terenie rzadziej opracowywanym udawało się częściej porozmawiać niż na terenie mojego zboru? Myślę, że tak. Nie było jakichś takich rewelacyjnych sytuacji, że ktoś po pierwszej rozmowie chciał przyjąć chrzest, ale częściej dawało się porozmawiać, odczytywać werset z Biblii, więc to była super frajda, no, że wreszcie ktoś chciał chociaż słuchać. A jak już przy Biblii jesteśmy, no to podam wam ciekawą historię ze mną w roli głównej. Byliśmy sobie rowerkami na terenie i w pewnym momencie spostrzegłem się, że nie mam Biblii. Zniknęła ona mi po prostu z torby. No trudno, zdarza się. Już spisałem ją na straty. Okazało się, że z mojego zboru miał ktoś na ten ośrodek dojechać i mi po prostu przywiózł nową Biblię. Ale 2 dni przed zakończeniem ośrodka podchodzi do mnie siostra i mówi, że na tym terenie, na którym ja wcześniej głosiłem, w tej samej miejscowości, jakiś rolnik jej powiedział, że no jak wyszedł wyprowadzić krowy na pole, no to znalazł na polu Biblię. I tak, to była ta moja Biblia. I okazało się, no, że z moją cudowną koordynacją ruchową wpadłem tam w pewnym momencie rowerem na pastucha elektrycznego i miałem niedomkniętą torbę i w tym czasie mi ta Biblia wypadła na to pole. I cała wioska grzmiała, że normalnie cud, bo ktoś Biblię na polu znalazł. I pojechaliśmy tam do tego gościa i udało mi się odzyskać tą Biblię, ale no ten pan znalazca nie chciał z nami już rozmawiać więcej. Po prostu oddał tą Biblię i nie uznał tego, że znalazł Biblię na polu za cud i przekaz od Boga, żeby zostać świadkiem Jehowy. No trudno, ale zdarzenie było bardzo fajne, śmieszne i bardzo miło to wspominam. I rzeczywiście trochę przykre jest to, że już nie organizuje się takich ośrodków i zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku trochę działało też prawo rynku, bo na przykład każdy chciał jechać na ośrodek w górach albo nad morzem, było pełno chętnych na taki ośrodek, no bo przy okazji można było trochę się nacieszyć widokami i połączyć głoszenie z wypoczynkiem, a już gdzieś tam na Lubelszczyznę, no to niekoniecznie każdy chciał jechać. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, no bo ludzie brali te 2 tygodnie urlopu, tak, i chcieli chociaż trochę wypocząć. Zdarzały się też takie nieprzyjemne sytuacje na takich ośrodkach, właśnie jak takie komitety sądownicze po ośrodkach i ciąże, ale zazwyczaj wydaje mi się, że takie ośrodki należało traktować jak najbardziej sympatycznie i korzystnie, na plus. I szkoda, że już ich nie ma. I na koniec chciałbym powiedzieć o przydatności takich ośrodków, no bo wiecie, jak ktoś okazywał zainteresowanie, no to zazwyczaj się pisało dokładne notatki i zostawiało te notatki miejscowemu zborowi, żeby tam jakiś głosiciel z tego zboru mógł odwiedzić te osoby zainteresowane, ale zazwyczaj okazywało się, że nikt tam nie zaglądał i dopiero następny ośrodek szedł do tej osoby za rok i tak to wyglądało, że po prostu co rok ktoś tam szedł. Więc użyteczność takiego ośrodka to była taka sobie. No ale przynajmniej te dzieciaki z tych wielkich miast miały frajdę, bo mogły po sobie po prostu być na takim ośrodku, pobawić się, zaznać czegoś w rodzaju kolonii, bo świadkom za bardzo na takie kolonie zwykłe nie wolno chyba jeździć. No i szkoda, że to zostało ukrócone, naprawdę. No dobra, moi kochani, a czy wy kiedykolwiek słyszeliście o ośrodkach pionierskich? Czy były w waszych okolicach takie wydarzenia organizowane? Dawajcie znać w komentarzach. No i oczywiście chętnie poczytam o waszych opowieściach ośrodkowych, więc piszcie śmiało. Pamiętajcie też o łapkach w górę.
A teraz dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!